to, że będąc w jakimś schemacie i będąc w jakiejś formule, nie zobaczyli świeżego poruszenia, ponieważ uwierzyli w ten schemat, uwierzyli, że schemat jest ostateczny. Oni uznali, że to, co poznali, to jest koniec, że to, co poznali, to jest ostateczne. Ich serce było zatwardziałe, oni nie byli gotowi na poruszenie. Rozumiecie? Dlatego krzyknęli: zjawa, zjawa, a to nie była żadna zjawa, to był żywy Jezus, to był Jezus, który robił im trening wiary, rozumiecie? To był ten sam Jezus, który ich widział, którego oni widzieli, to był ten sam Jezus, to nie był inny Jezus. Ale trzymanie się kurczowo formuły i jakiegoś schematu nie pozwala nam zobaczyć nowego Jezusa, nowej odsłony. Nowe, kiedy przychodzi nowe, musimy na to być otwarci, musimy w swoich sercach połamać różnego rodzaju schematy, standardy. Rozumiecie? Bo nie zobaczymy świeżego poruszenia, nie zobaczymy innego Jezusa, wciąż tego samego, bo On jest niezmienny, On jest wciąż taki sam, ale żebyśmy Go zobaczyli w nowej odsłonie, schemat musi paść, schemat musi paść, to musi paść. Szakutura basika la rabasa, o rabashaka la rabasete le redebese, o rabashata la ranamaseke le renemese, o rabasha, to już nie jest kuchnia, to już nie jest mama, to już nie jest trzymanie Go cały czas za spódnicę, to nie jest trzymanie Jezusa za spódnicę, to nie jest trzymanie matki i ojca za spódnicę, to jest czas złamania schematu, wyjścia poza schemat i spojrzenie w oczy temu, który Cię powołał, temu, który powiedział, że nie zostawię Cię i nie opuszczę Cię. Rozumiecie? Inaczej zafiksujemy się na jakimś wizerunku, zafiksujemy się na jakimś wizerunku. Uważam, że są nowe formuły działania. Bóg chce działać w nowy sposób i w kościele, i w zespole, ale schemat musi paść. Inaczej będziemy wołać: kim Ty jesteś? Kto Ty jesteś? Przyszła zjawa. To nie zjawa, to Jezus objawia nam się w zupełnie innej odsłonie. To jest czas, aby poznać Jezusa ze wszystkich Jego stron, ze wszystkich Jego stron. O tym mówimy, za tym mamy iść. Mamy łaskę do tego, aby przełamywać. Mamy łaskę do tego, aby biec. Mamy łaskę do tego, aby powalić każdy schemat. Wszystko to, co stało się martwym postumentem, musimy to rozwalić. Najpierw w swoich głowach, w swoim sercach. To się musi rozpocząć od naszych myśli. Rozumiecie? Bóg daje Ci spożywać z winicy. Tylko musi schemat paść, bo inaczej jest zjawa. Zjawa. Zjawa idzie. To nie zjawa, to świeże poruszenie. Kiedyś pewien pastor powiedział słowa w jakimś kościele, uznaliśmy, że to są słowa prorocze, żebyśmy się nie zdziwili, że przebudzenie będzie o ulicę obok, żebyśmy się nie zdziwili, że przebudzenie będzie tam, a my z uwagi na to, że trzymamy się schematu, jesteśmy ślepi i głusi. Jesteśmy ślepi i głusi. Rozumiecie? Musimy powalić schemat. Szakoturo basaka la ramasa, ura basako lorobosso. Ojcze, ja odcinam Kościół od dziecinnego bujania się. Szakoturo basaka la ranamasa. My ogłaszamy nowy czas nad Kościołem. My ogłaszamy, Ojcze, bieg w oparciu o rozkaz Boży. My ogłaszamy bieg w oparciu o rozkaz Boży. Ogłaszamy bieg w oparciu o rozkaz Boży. Szakoturo basaka la raba, ura basaka la ranamasa. Niechęć do poznawania wiąże się z tym, że zostaniemy na etapie wizerunku, a jak przyjdzie świeże odkrycie, to my właśnie będziemy krzyczeć: zjawa, ale to nie jest zjawa. Pozwól, aby stare schematy, stare wizerunki zostały rozwalone. I teraz jest takie pytanie: który wizerunek Jezusa jest prawdziwy? Ten, który powiedział: nadłamanej trzciny nie dołamie. Ten, który mówi: bierze bicz i rozwala przekupniów w świątyni. Czy ten, który pozwala całować kobiecie swoje stopy? Czy ten, który mówi: plemię żwijowe? A ja Ci mówię, że wszystkie te wizerunki to jest Jezus. Wszystkie te wizerunki to jest Jezus. On jest niezmienny, On jest wciąż taki sam. Ale nie możemy się trzymać kurczowo jednego schematu. Nie możemy trzymać się kurczowo jednego schematu. To wszystko są wizerunki Jezusa. Potrzebujemy poszerzyć myślenie, wyjść z mentalności bycia dzieckiem, wyjść z mentalności kołysania się w byciu dzieckiem, a wejść na etap dorosłości. Szatoluru basaka darana masa.
serca. Bóg uwalnia ruch w nasze życie. Bóg uwalnia ruch w Twoją łódkę. Bóg uwalnia ruch w Twoje życie. I Bóg mówi, wsiądź do swojej łodzi. Wsiądź do swojej łodzi i płyń. Nie podważaj siebie. Bóg daje Ci łaskę wejścia w dojrzałość. On Ci daje łaskę do tego, abyś stał się dojrzałym człowiekiem. On Ci daje łaskę do tego, abyś już nie myślał jak dziecko, abyś zaczął myśleć jak syn, jak syn. A syn wie, co czyni jego Pan. Syn wie, a syn wie. Nie podważaj tego. Rusza kalarana masande drene mese. U rabasza kalarana masa. U barala rabasa. Módlmy się. Szakata larabasa to lorobosu. U rabasa talarabasa. O katala ramaseka ramasa. O lerebeszeke lerebese. O rebesza kolorobosu. Ojcze, my w imieniu Jezusa rozwalamy każdy schemat. Rozwalamy każdy wizerunek. My jesteśmy, Ojcze, otwarci na nową odsłonę, na nową odsłonę. Ojcze, my zażegnujemy ten temat, że jak cokolwiek pojawi się nowego, to my będziemy krzyczeć zjawa. Ojcze, my jesteśmy gotowi na to, na nową odsłonę, na nową odsłonę, na nowe Twoje oblicze. O basa, katarabasa. Ojcze, uwalniamy ruch, 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 ruch nad Kościołem, ruch nad zespołem. Szaturubasa, kalaramasa. O rabasza, kolorodobosto. Ojcze, my w imieniu Jezusa odcinamy w tej chwili każdego człowieka od dziecinnego myślenia. My ogłaszamy, że jest to nowy czas rozpoczęcia działania, rozpoczęcia działania. O rozkaz Boży, jest to czas rozpoczęcia działania. O rozkaz Boży, to jest czas rozpoczęcia działania. O rozkaz Boży, rozumiecie? Bo ten, który założył kamień fundamentu, on założy kamień szczytowy. Bo ten, który założył kamień fundamentu, on założy kamień szczytowy. Będziesz oglądał dzieło swojej pracy. Amen.